nauczył, że trzeba czynić dobro. Wszystko mało ważne. Istotny moment jest miłosierdzie. Idźcie pomóc ludziom wywieźć na świeże powietrze, do parku. Tam są drzewka, ptaszki, zieleń. Niech ta dziewczyna zobaczy tą wiosnę, zaczyna się. Więc cudów nie trzeba, godzinę, dwie, wszystko zależy od umowy. Oprócz osób niepełnosprawnych, które mieszkały z rodzinami, a nieraz i samotne, też docieraliśmy do domu opieki społecznej. Między innymi tutaj przy dawniej ulica Zielna, teraz ulica Nowaczyńskiego, gdzie jest grupa niepełnosprawnych. Nawiązywaliśmy w ten sposób kontakt, że właśnie wywoziliśmy ich poza teren tego domu. Przywoziliśmy na mszę świętą niedzielną na dziewiątkę, a następnie gdzieś zwiedzanie terenu, spacer z nimi, nieraz aż w stronę Kopca, Zakopiec, Kościuszki. Więc tak, żeby oni też poczuli się potrzebni. Oczywiście myśmy wkładali może tej ze strony fizycznej, że wywoziliśmy ich, ale dużo też korzystaliśmy od nich. Tu było dużo poetów, którzy umieli piękne wiersze mówić, opowiadania. Także oni byli potrzebni, czuli się potrzebni i my też dla nich. To było taka nawzajem wzbogacenie się. Współczesna klika nie różni się wiele od tych lat wcześniejszych, od tego, co się działo w latach 70. i 80. Nadal próbujemy i staramy się pomagać osobom niepełnosprawnym fizycznie poruszającym się na wózkach inwalidzkich i przede wszystkim potrzebującym stałej pomocy osoby pełnosprawnej. Najprawdopodobniej bez kliki byłbym zupełnie innym człowiekiem. Ja tak się czuję wychowanym, takim właśnie dzieciakiem klikowym, który wrastał wraz z kliką, z każdym rokiem coraz więcej obowiązków przejmował i jakby nauczyła mnie odpowiedzialności, nauczyła mnie klika tego, jak należy patrzeć na ludzi, nauczyła mnie tego, że ja nie mam problemów. Moje problemy to jest nic. Jak ktoś jest samotny z reguły, jeśli nie wybrał tej samotności z własnego wyboru, no to raczej nie jest osobą szczęśliwą. Natomiast my staramy się wyjść do tych ludzi, my staramy się im pomóc i widać, że wiele osób dzięki temu, że do nas trafiło, że z nami się zaprzyjaźniło, że weszło w grupę, uzyskało świadomość, że będąc niepełnosprawną nie muszą być smutnymi ludźmi, że nie muszą siedzieć w domu, że nie muszą jakby płakać nad sobą, tylko że nawet sami mogą wiele innym pomóc, gdyż wiele osób niepełnosprawnych u nas nauczyło się samodzielności i sami zaczęli pomagać innym ludziom. To jest to, że to nie jest tylko my im pomagamy, ale również oni nami, oni to widzą. Widzą, że są nam potrzebni codziennie i do takich różnych naszych wspólnych działań. Dzięki temu są też szczęśliwi, tutaj można nawet wyróżnić, że są też osoby niepełnosprawne, które trafiają do kliki, żeby odbić się jakby trochę od tych szarej codzienności, od takiego smutnego życia. Nabierają pewności siebie i potem odchodzą gdzieś na własne życie, zakładają rodziny. Znamy takie osoby, którym się wydawało, że na przykład po wypadku już nic ich więcej dobrego nie czeka, a teraz mają dzieci, małżeństwo i są szczęśliwi. I klika jest dla nich tym momentem zwrotu w ich życiu i to teraz tylko dziękują i rozmawiamy, ale nie są aktywni w klice, bo nie potrzebują już tego. W klice pojawiłem się 2 lata temu zupełnym przypadkiem. I nie spodziewałam się naprawdę, że moje życie zmieni się aż tak. Myślałam, że to będzie jednorazowy wyjazd, jakieś jednorazowe spotkania. Okazało się, że nagle stałam się osobą aktywną. Znalazłam swoich prawdziwych przyjaciół. Jedna Ania tutaj siedzi obok mnie. Myślę, że my nie jesteśmy dla siebie... To nie jest mój wolontariusz, to jest po prostu moja siostra. Siostra Lednicka, bo tam się właśnie poznałyśmy. I nie spodziewałam się, że jako wózkowicz, jak to się u nas mówi na osoby niepełnosprawne, będę w stanie aż tyle działać, że będę w stanie pływać na kajaku, chodzić po górach, podróżować w miejsca niedostępne dla wózka, że będę w stanie
robić wszystko to, co z pozoru jest niemożliwe. I że kiedyś sobie pomyślę tak naprawdę w sercu i tak bardzo mocno, że największe bariery to są te, które tworzą ludzie. Fantastyczne jest to w klice, że jeśli jest potrzeba i pomoc, to nagle się ktoś znajduje i nawzajem sobie pomagamy. Mamy fantastycznych mężczyzn, którzy biorą i pchają wózki. Razem sobie jakoś radzimy. To jest też tak, że umiejętność pchania wózka pozwala na to, że nawet osoba, która nie jest jakoś w jakiejś takiej mocnej postury, jest w stanie sobie poradzić z pchaniem. Życia spotkałem w 1992 roku, był to Sylwester w Ustroniu Polanie. Jechaliśmy tam w takiej porze zimowej, było bardzo mroźno, chyba minus 20 stopni mrozu. Było 7 wózków i 4 osoby fizyczne na początku. Załadowaliśmy się do autobusu, jedziemy, no i wtedy właśnie Romek siadł koło mnie na siedzeniu, zaczęliśmy rozmawiać i w zasadzie tak sobie rozmawiamy przez 20 lat. Życie jest moim największym przyjacielem, jakoś tak razem spotykamy się i przyjaźnimy i na dobre i na złe. Dla mnie to jest coś takiego niesamowitego, że człowiek spotykając się ładuje akumulatory i czuje się dobrze na takich wyjazdach, spotkaniach, w takiej wspólnocie. Łatwiej się idzie przez życie na pewno. Ci ludzie, którzy pomagają niepełnosprawnym, bardzo często też w jakiś sposób, może paradoksalny, pomagają sobie samym. Że dzięki temu, że pomagają innym, pomagają też przezwyciężać swoje trudności, które przeżywają, jakieś samotność czasami, jakieś niepowodzenia. I w ten sposób nabierają też takiej wiary, nie tylko w siebie, ale też wiary takiej drugiego człowieka, w swoje możliwości. Ale myślę, że ten wątek taki religijny tego, że jest Pan Bóg, że jest wiara, myślę, że jest bardzo potrzebna. Jakby była klika taka typowo tylko instytucją świecką, to miałaby całkiem inny charakter. Lubię klikę i to stowarzyszenie w ogóle. I tych ludzi wszystkich. Mało sobie sam w życiu radzę. No i po prostu potrzebuję pomocy od kolegów, od koleżanek. No i przez to, że jestem w klice, poznałem dużo przyjaciół. Jesteśmy jedną zjednoczoną kliką, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrze mym oddechem, fizycznie siłą mą. Osoba fizyczna w naszym żargonie, no to była osoba, która się zajmowała chorymi, pomagała chorym, a źródło słów chyba stąd się brał, że osoba fizyczna no, głównie musiała pchać wózek pod górkę, po schodach, ze schodów, pomagać przejść do toalety w takich czynnościach fizycznych, powiedzmy sobie. Więc stąd taki, w takim slangu naszym to mówiło się właśnie fizycznie. Klika również i tym, którzy wprost nie włączyli się do tej pracy z niepełnosprawnymi, uświadomiła, że chrześcijaństwo nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do zajmowania się własną doskonałością duchową, ale że życie ewangeliczne wyraża się w służbie innym ludziom. I to było wielkie przesłanie kliki i niewątpliwie płynęło bardzo mocno z tego chrześcijańskiego ewangelicznego przesłania. No tak, to jest właśnie moje stanowisko dowodzenia. Zarówno jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, w firmie, w której pracuję, wykonuję swoje obowiązki w domu za pośrednictwem telefonu, maili, internetu, faksu, wszystkich w zasadzie dzisiejszych takich możliwych źródeł komunikowania się ze światem. Podobnie też jest w klice. W zasadzie większość rzeczy takich dotyczących koordynacji, planowania, kontaktu z ludźmi, czy realizowania jakichś przedsięwzięć, wszystko to, co da się załatwić z domu, załatwiam z tego miejsca, można powiedzieć, że to, co dzieje się na bieżąco w klice, stąd jest koordynowane.
mężczyznami. Ja wtedy czuję się naprawdę wyśmienicie. Choć ja ogólnie jestem człowiekiem, który szuka swojego miejsca. I sądzę, że znalazłem takie miejsce właśnie wkryte wśród ludzi młodych, którzy są aktywni, chcą pomagać, chcą zmieniać społeczeństwo, prawda, na lepsze. Zyskałam większą pewność siebie, mam więcej przyjaciół, więc to jakby wpłynęło na moją psychikę i na moją otwartość, co pozwoliło mi łatwiej wejść w grupę. Myślę, że pokonałem kilka swoich słabości, dochodząc do tej kwestii licencjatu, ale gdyby nie moi przyjaciele z kliki, którzy mi bardzo skutecznie w tym pomagali, wspierali mnie, żeby mi sił nie brakło, to by było bardzo ciężko ze mną. Cała moja rodzina się pojawiła w klice. Jeździłam z rodzicami, jak byłam mniejsza, na 25-lecie, na 30-lecie, a później po prostu kiedyś było tak, że nie miałam co robić w wakacje, rodzice powiedzieli, jeźdź, będzie fajnie i no i po prostu zostałam, bo...